Hej, witajcie, jestem Siejsem w drugim odcinku tuningowania samochodów z Benny Original Motor Works, czyli po prostu kolejnych tuningów samochodów z nowego DLC. Dzisiaj mamy już kolejny pojazd, jest to D-Class Yosemite, jak dobrze to wymówiłem. Kosztuje 400 tysięcy, czyli jeden z droższych pojazdów, chyba drugi najdroższy teraz po tym Bravado. Bardzo to źle wymówiłem, a to już mniejsza. Gdzie bardzo można podterenowy pojazd zrobić. Taki trochę to jest pick-up, tak? Nie, to są pick-up, tylko zrobiony tutaj bardziej pod teren. No, zobaczymy zaraz, co można z nim ciekawego zrobić. Kosztuje 400 tysięcy, czyli dość dużo, ale po to nagram te odcinki, żeby się spojrzeć, czy warto taki pojazd kupić za takie pieniądze, czy też nie. Oczywiście inne pojazdy, inne tuningów są dostępne na kanale, także polecam wbić i zobaczyć. Okej, także idziemy po ten kolejny pojazd samochodowy, który nam mechanik dostarczy. Boże, mechanik, jakiś gość, co rozwozi auta. Jakaś locha tak zwana. Oczywiście mogę to tonikować w sąsiedzkim garażu, ale u Benego będzie dużo lepsza imersja. To jest muscle car, bo go dźwiga strasznie do przodu, jak dajemy gazu. A napęd ma, jak każdy muscle car, czyli na tył. Widzimy, tu jest bardzo duża skrzynia, może skrzynia, jakby bagażnik z tyłu, gdzie możemy bardzo dużo rzeczy zmieścić, podejrzewam. Lecz tego nie będziemy sprawdzać w dzisiejszym odcinku. Takie liczniki dość przeciętne. Paliwo i napięcie 13 V, to takie jak się jedzie. No, wygląda tak. I mam całkiem dobrą prędkość maksymalną. I przyspieszenie też nie najgorsze. Aż się boję, jak to będzie wyglądało po tuningu. No, otwórz się w sezamie. Trochę gdzieś przehaczyliśmy, byle nie podłogą. Też jak ja to jeszcze obniżę, to jak to będzie wyglądać? Okej, 400 tysięcy, to już tam się taka suma robi, 900 tysięcy. No, od razu się podniósł trochę, wszystko rozumie. Oczywiście pancerz, hamulce. O, to drugie wygląda, tutaj wygląda. Fajnie z tymi światłami. Ale to zamontuję. Rzaki. Bez tab rejestracyjnych z hakiem. Dajemy wyciągarkę. Może kiedyś nam się przyda. Może będzie takie DLC, że będziemy mogli jakieś interakcje robić, powiedzmy, z pojazdami, co by nie było głupie. Osłona podwozia. Taka metalowa jak w wykładach. Dodatkowe światła. Ten panel dużo mocniej świeci, z tego co pamiętam, mam go w innym pojeździe. I on naprawdę daje radę. To są te dokładki. No, to chodzi o to, że są takie zapinki nieśmieszne. To mi się bardziej podoba. Klatka. Oj, to mi się podoba z tym gruzem tutaj. To mi się bardziej podoba zdecydowanie. Wyszło tak zmieniać. Nie będzie chromowane, korbowane. Osłona V8, jest V8? Jest V8. Filtr powietrza mogę zmienić. Nie będę podwójny, to jest na gaźniku chyba. Tak to wygląda, kiedyś robili amerykańskie auta. Nie podobają mi się te końcówki. Te mi się najbardziej podobają. Materiał wybuchowe, nie. Koła. Takie szeroko. O, takie. Takie mi się podobają z rurką. Grille. To mi się bardziej podoba. Maska. Czekajcie, bo aha, to jest pojedynczy. Tu nie, to jest takie auto, tu nie będzie pasowało. Krakcony mnie nie interesują. Zdobienia, jakieś te. Nie, zielony nie będzie. Bo jest dla kumatych. Zegary. Ja mi się podobają, ale zobaczę wszystkie oczywiście. O, mogą być siedzenia. Jakieś kanapy oprzywane metalowe. O, to jest wszystko.
Te mi się podobają mega. Kierownica. O, ta była całkiem fajna, taka o, drewniana. Dźwignia zmiany biegów. To osoba nic nie zmienia tak naprawdę. Dajmy do jakiego tego, nie wiem, co to było, co było. Pompa do papierosów. Drzwi. Zostawmy. No, zostawmy takie, jakie są. Światła nie będą srebrne. Klatka. Jakaś okuta, to mi się podoba. Pewnie będzie wytrzymalsze przy wypadku, oby. Niech są oryginalne światła. Oznaczenia. Tak nie wiem, czy z rdza, czy z brud. Bardziej chyba chodzi do rdze. Teraz ciężki wybór, bo dużo z fajnych. To mi się podoba. Teraz interesuje tablica taka, taka. No nie, to jest matowy może? Nie, mat będzie fatalnie tu wyglądał. Damy czerwony, to będzie też ładnie wyglądać, nie wiem. Najbardziej specyficzne, o kurczę. O, bez dachu to jest spoko opcja. Najbardziej specyficzny tuning na polskim YouTubie, bo nie podejrzewam wszędzie. To jest ten kolektor sący. Ej, to mi się bardziej, chce się. Dajmy ten, ale 11 tysięcy. Ale za gdzieś się jeździ po wodzie, nie? Czy wziąłbym go w offroad? To wygląda dużo lepiej, bardziej pasuje do kolorystycznego auta. Okej, okay, takie jasniejsze zawieszenie. Delikatnie mierzę, nie daje za nisko, ponieważ potem jest problem z terenem. Wiecie co, jest auto terenowe. Zjadłem jakieś paski, kliknąłem. Aha, tamte. Nie powiem, takie ciemne, co mi się nie zmieniło. Ten napis mi się podoba, The Class. Oryginalne mi się bardzo podobają, są spoko. Także tu nie będziemy czarować się. Delikatnie przydemione. Zobaczymy, wychodzić. Tu chyba hydrauliki też nie będzie w tym przypadku, wątpię, żeby była. Chociaż pneumatyka nie byłaby pomysłem w takich autach. Ule, tu ma mocy, jak go wciąga do tyłu. Idziemy na budowę, chłopaki. Chociaż jednak raje tak patrzę, ta beczka w ogóle nie pasuje do tego tutaj. Także wait a second. Okej, okay, także jestem w miejscu, w którym ten pojazd został przeznaczony, czyli takie kanały, taki teren wyciągnął trochę do wody, cyk. No teraz zobaczyłem, że też takie. Takie tereny właśnie. Nie wiem, jak to nazwać. Ciekawe, czego zamoczę poniżej maski, to się utopię, bo w sumie ten kolektor sący jest mega wysoko na poziomie świateł. Takie pojazdy tak lubią jeździć. O, cyk po terenie. Nic, no bardzo fajna autka, bo jedno z lepszych w tego DLC. Przynajmniej tutaj odbędnego, ok? Dość ma nawet kopa. Co za tym idzie, idzie mega poszaleć. Także nic, jak wam się podobał odcinek, to komentarz, łapka w górę, łapka w dół, subskrypcja, udostępniajcie, komentujcie, czy wam się podoba, oraz możecie wysłać na Discordzie swoje projekty tych aut, tego albo jakiegoś innego, jakiegokolwiek innego. Bo interesuje mnie, jak wy to też robicie, w sumie, bo ja tak robię te auto teraz, czaskam je ciągle, co się tuninguje ciągle i nie wiem, jak to porównać, czy są średnie, dobre, czy nie wiem. Piszcie w komentarzach, żegnam się z wami. Mówię do was, Jason, na razie, cześć.